Cześć wszystkim, z tej strony AgroWojmę. Zapraszam was bardzo serdecznie na filmik z farminga. Czekajcie chwilę, tylko grupę wyciszę. Czyli zmieniona nazwa AgroWojmecha, czyli GR Marchocice. To jest specjalnie zmienione, żebym nie musiał dwóch kanałów robić. Bo wszyscy się zgodzili, a w sumie i tak masz jeden, to niech ci wystarczy. Teraz właśnie se chwilę gadałem z chłopakami ze Świętokrzyskiego. Sianokosy się już zaczęły u nich. Widzę, że chłopaki już napierają ostro. Napierają ostro. Będziemy coś, jakieś tam krótkie vlogi, ujęcia. Postaram się to tak zrobić, żeby pomontować. Postaram się u kilku osób tak zrobić, ale wiem, że to łatwe nie będzie. Parę minut do tego nagram, parę minut do tego. Tak jakoś się podagaduję z innymi, żeby to tak fajnie wyszło, żeby to później posklejać. I co? W farmingu, jak się zaczęły sianokosy w ralu, to w farmingu trzeba zacząć też sianokosy, bo jakby inaczej. Więc lecimy. Lecimy sobie. Od razu wam mówię, że na kasę nie patrzcie. Bo tu jest... Kasa jest jaka jest. Musimy jeszcze ten coś przewinąć. Się przewija, bo nie będziemy przecież kosić jak to pada, no nie. 60 weźmiemy na sianokosy i będzie elegancko. Jak chodzi o Bizona, to nie mój wypożyczony, będę niedługo musiał sobie kupić Bizona. Musiałem wypożyczyć na te żniwa, bo oczywiście muszę dużo jęczmienia siać i pszenicy. A mianowicie już wiem, powiem wam, dlaczego muszę tyle tego siać. Mam dużo ptasiego bydła i to wszystko dlatego związane jest, że mamy tam tych kur, kogutów trochę i to wszystko do nich idzie, nie? Jak tam wchodzi cała pół przyczepy wchodzi do nich. To sobie wyobraźcie, ile takie kury muszą mieć. Jak pół przyczepy mojej wchodziło. Teraz no mam przyczepę kupioną, ale jeszcze my nie odebraliśmy. Czekajcie, ja chyba tą grę pójdę się położyć i ten, bo... Położę się i... Czekajcie chwilę. Ja tylko ten drugi monitor włączę, bo on trochę jest taki, o. O. To widzicie teraz, jak wygląda sytuacja. Co ja wam będę tutaj opowiadał, nie? No, więc już mamy ładną pogodę. Coś można przystosować. Lecimy sobie 60. Lecimy sobie 60. Nie będziemy tej brać. Weźmiemy sobie tam gdzieś jeszcze tą drugą kosiarkę, ona jest lepsza. I musimy jeszcze kilka hektarów łąk kupić. Mieliśmy jeszcze robić łąki, ale... Dobra, czekaj. Łąki są blisko, to wam dobra, niech będziemy tak jechać. Więc co wy tutaj tak takiego, no nie? Co tak, wszystko powinno być dobrze. Przynajmniej u mnie tak jest, że jest wszystko dobrze. U mnie jest wszystko ok. W ralu są już sianokosy, właśnie dzwoniłem przed live'em, pytałem się chłopaków, postaram się coś nagrać na kanał, bo wiecie, już 3 lata prowadzę ten kanał na YouTubie. Staram się tak pozgrywać z chłopakami kilkoma, żeby to ponagrywać fajne ujęcia, więc nie ma problemu. Sianokosy, mówią chłopaki, że sianokosy to się pełną parą zaczęły, więc... Więc wiecie, jak tak mówią, to chyba jest prawda, więc... Więc no... Tu Romek Nowok ma pole, łąkę, to weźmiemy, kupimy od niego.
Kup. Dobra. Lecimy dalej kupić jeszcze. Kupić trochę tego, bo trzeba pokosić. Trzeba to trochę posiec, pokosić. Pokosić sobie. Na chwilę obecną kupimy te dwie pola i powinno być dobrze. Powinno być ok. No właśnie, więc widzicie, jak wygląda sytuacja. Lecimy sobie z pierwszym pokosem. Sami widzicie, pierwszy pokos leci. Patrzcie, jaka sprzęt. Nie no, to z górki było, ale... Dobra, lecimy. Lecimy sobie 60-teczką. Trzydziestka jest do innych rzeczy, tam na przykład do siania. 60 są. Owszem, kupiłem dwie kosiarki, no ale... Ale po co jak jeden ciągnik? Jak gram sobie sam, to i poobrabiam wszystko jednym ciągnikiem. Do 30 przeciążarka będzie podpięta. Tak będzie, dlatego że trzeba tak zrobić. Innego wyjścia nie mamy. No. Dobra, lecimy. Lecimy sobie z pokosami. Mówię tak, pewnie tak będzie. Pewnie tak będzie. Oglądałem przez kilka dni Nestera, oglądałem. Już 7 dobę ma live'a. Podziwiam chłopaka i jego ekipę, że tyle z nim przechodzą. Bo nikt się nie spodziewał, nie? Że tyle ten live u niego będzie trwać, ale już trwa 7 dobę, więc... Już cały tydzień, więc widzicie sami. No widzicie, jak sobie radzimy. Elegancko jest, no nie? No właśnie. Dobra, lecimy. Tak, dziękuję za bardzo. Pozdrawiam chłopaków ze Świętokrzyskiego Mateusza. Chłopaków z Żeliszławic. Chłopaków z Marchocic, że podjęli się, żeby mi pomóc z kanałem. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Jestem wam bardzo za to wdzięczny. O, więc nie ma problemu.
Na przykład z moim przyjacielem, z Mateuszem, tacy jesteśmy teraz koledzy, że Jezu. Jeszcze z nim nigdy takim przyjacielem nie byłem, jak jesteśmy teraz. To się ostatnio okazało, że jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. I się tam z tego powodu bardzo cieszymy. I oczywiście Dominika, mojego kolegę, pozdrawiam. Mateusz już wie pewnie, który. Mojego kolegę Marcina. Marcin już pewnie też wie, który. Więc pozdrawiam ich bardzo serdecznie. Wszyscy z załogi gier. Czyli Sławice będą, nie wiem, jak chłopaki będą mieli czas, powiedzieli, że u nich z tym czasem jest ciężko. Bo miało być tak głównie dwa kanały, gier Marchocice, gier Sławice, i fajnie by było, jakby było gier z Secemin, no ale chłopaki mają tyle roboty, że mówią, że oni mi wolą filmy wysyłać, żebym to u siebie publikował, więc... Więc widzicie, jak wygląda sytuacja. No, i tyle w temacie, nie? Tak. O, widzicie. Skosiliśmy już kawałek łąki. Elegancko. Tutaj jedziemy na wieś, postaram się jakieś vlogi ponagrywać. Wiecie, jest ciężko się wybić na farmingu, więc zostawcie chociaż 30 łapek w górę. Wiem, że to jest realne. Tak jak pod ostatnim filmem jest ponad 30 ileś łapek, to pod tym też bym chciał, bo to jest motywacja dla mnie, żeby nagrywać więcej filmików. Dla chłopaków motywacja. Tym więcej subskrybujących i wyświetleń, to chłopaki w końcu ten nie będą się wstydzić i w ogóle, żeby nagrywać, więc to jest dla nich i dla mnie motywacja, że pomagało, że nas to motywować, żeby nagrywać więcej. Może będzie kiedyś zrobiona seria z chłopakami, na przykład z Mateuszem i z Dominikiem, ale to będzie pewnie we wakacje zrobione, gdyż i ponieważ Mateusz jak Mateusz, prawda? Z Dominikiem współpracują, bo to rodzina, ale to już mniejsza z tym. Jakaś tam, nie wnikam, jaka to rodzina. To znowu chyba kuzynostwo jest, ale dobra. No i powiedzieli, że jak będę chciał jakąś serię z nimi zrobić, to chętnie porozmawiam z Dominikiem. Dominik się na pewno zgodzi, więc widzicie, jak wygląda sytuacja. Chłopaki się bardzo w to wszystko wkręcają, żeby chociaż jeden kanał rolniczy był na... żeby to wszystko, bo z początku myśleli wszyscy, że pozakładają kanały, a później się okazało, że to nie jest tak łatwo pozakładać kanały, no i widzicie, jak wygląda sytuacja. No więc o co tutaj więcej mówić, nie? Dokładnie. Ja tutaj będę, na dzisiaj to będzie chyba tylko tyle łąki, będę kosił, ja nie wiem. Okaże się później. Jeszcze może kawałek tamtej zacznę. Ale sprzęt. Łopie. Na pewno. Jutro.
Postaram się tak zrobić, ale nic nie obiecuję. Będą na pewno. Jakiekolwiek filmiki ze Sianokosów będą na moim kanale, więc może dwa, może trzy. Zobaczymy, jak się uda. Na ile kamera wytrzyma, bo tam kamera to długo wytrzymuje. Nawet na... Jak jest czerwona, to tak... Dobrze wytrzyma z pół godziny. Nawet trochę więcej, nawet... Niecałą godzinę na tej czerwonej kresce. Kamera jest dobra i dobra jakość w ogóle, więc... W moim opisie będzie napisana kamera, ale to tam no, na tych vlogach. I tam będzie na przykład, że... Sianokosy u Mateusza, Sianokosy u Pitera, o Pitera będziemy pisali. Zapytamy się go, czy można tak napisać, czy jakoś tam będzie miał pomysł na film, więc... Chłopaki będą chcieli, to będą występować, jak nie, to tylko maszyny będziemy nagrywać, ale... Mateusz pewnie będzie chciał wystąpić, bo to w końcu Mateusz, nie? Patrzcie, lecimy. Dobra. Widzicie sobie, jak lecimy sobie elegancko. Ta kosiarka jest taka, że nie zbiera, nawet jak nie robią mijaków. Ale dobra. Taka dziwna trochę, ale dobra. Tam na razie nie będę kupował, bo trzeba te swoje pozbierać. A my mamy baloty, bo my mamy... Patrzcie. Czekajcie, dokończę tu. Gdyż i ponieważ mamy ostatni przejazd tutaj. I tam jeszcze, aha, okej. Mamy taki sprzęt 385. Mówię, że to będzie dobry pomysł, żeby prasę taką słabą kupiłem, taką, żeby ta 80 uciągła, to mógłbym męczyć z tym 60 tą prasą, ale mówię tak, 380 się przyda. I tak muszę kombajn jeszcze kupić, bo to jest pożyczony, pożyczony, no. Kombajn, co tutaj dużo mówić, nie było mnie stać na kombajn, to... Musiałem od znajomego pożyczyć, ale już jest teraz, widzicie. Staramy się, mówię wam, na kasy nie patrzcie, bo ona niedługo zniknie. Bo tam było pododawane, bo coś tam buluje jeszcze, muszę pobudować silosy. Tak jak i na kiszonkę. I tak jak... No... Wiecie, jak na co? Na zboże. Dobra. Lecimy sobie elegancko. Niedługo będę sobie motorek kupował, żeby dojeżdżać do chłopaków na pola. Bo rowerem to tak nie za bardzo. Jakiegoś takiego lepszego Rometa kupię z takich z nowszych, które mi się podobają. I co, będziemy sobie popykać do chłopaków na pola, bo w końcu powiedzieli, że mi pomogą. I tak w ogóle jestem z siebie dumny i chłopacy są ze mnie dumni, że jako jeden z nielicznych na tamtych areałach chcę nagrywać filmiki. Chłopaki bardzo się z tego powodu cieszą. Wszyscy. I pozdrawiam większe gospodarstwo ode mnie. Ze Zelisławic pozdrawiam wszystkie gospodarstwa większe, co tam mają powyżej 30-50 krów. Tam są naprawdę duże gospodarze. Na przykład pana Świtałę pozdrawiam.
Chyba Świtała ma na imię. Wujka Kevina. Wujka Kevina serdecznie pozdrawiam z Zielisławic, dlatego że ten pan ma ponad 100 hektarów. Jego wujek ma ponad 100 hektarów i serdecznie go pozdrawiam. Jak ogląda, to wszystkich pozdrawiam, nawet pana Witka pozdrawiam. Wszystkich rolników pozdrawiam, Witka, drugiego Witka z Zielisławic. Wszystkich pozdrawiam. Wszystkich dużych rolników i tak jak od nas, ze sercem i na wszystkich pozdrawiam rolników. Z Marchoci, z Wałkonowy, z Bichniowa. Jak są tam w Bichniowie jakieś, bo ja tam nie wiem, pewnie są rolnicy, więc pozdrawiam wszystkich serdecznie. I widzicie, tak sobie będziemy lecieć. Nagrywać coś tam powoli. Trzeba nagrać, bo chłopaki chcą, żeby byli nagrywani, więc a oni w ogóle się cieszą, że coś takiego chce nagrywać chłopak z miasta i w ogóle, że chce być taki jak on rolnikiem, więc no dokładnie. To już nie moje pole, więc nie mogę się tutaj rządzić, bo tu jest Marcina Kowalskiego. Romka kupiłem, bo Romek się pytał, czy bym nie chciał ziemi kupić. Od Romka kupiłem tą ziemię i wszystko załatwione, nie? Dobra. Lecimy dalej. Kupimy, jedziemy tylko. Ten kawałek pola będzie kupiony. Ten. Tu będzie jedna wielka łąka zrobiona. Czekajcie, kupimy go teraz. Mówię, że zrobimy tak, żeby była duża łąka, żeby nie jeździć tego nie wiadomo ile. To pole i tak tu jest niepotrzebne, bo my mamy na dosyć swojego pola, więc to jak zrobimy w łąki, to trawę się zasieje i no i lecimy. Lecimy sobie elegancko. No. Lecimy elegancko. Mówię tak, zrobimy tak, żebyście się cieszyli. Oczywiście nie hejtujcie mnie za to, że nie wiem, nie umiem przycinać czy coś, bo ja się tego wszystkiego uczę, tak? Napiszę później do kolegi mojego, żeby mi wysłał program, w którym montuję, żeby ten mi powiedział. I to chyba będzie, no, mi no, i ten, no nie? Zadzwonię, powiem mu, żeby mi...